środę, 17 stycznia, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim podpisano umowy pomiędzy Gminą Sędziszów Małopolski, Stowarzyszeniem Manko z Krakowa oraz lokalnymi przedsiębiorcami, którzy przyłączyli się do programu Ogólnopolska Karta Seniora. Podczas spotkania uroczyście wręczono karty 11 seniorom. Upoważniają one do korzystania z atrakcyjnych zniżek w firmach i instytucjach partnerskich na terenie całej Polski. W spotkaniu wziął udział reprezentant krakowskiego Stowarzyszenia Manko i Głosu Seniora Marek Pilch, burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć, przewodniczący Rady Miasta Jerzy Kiebała, sekretarz gminy Jan Maroń, przedstawiciele firm wspierających program, a także seniorzy. Pomysłodawcą ogólnopolskiego programu jest Stowarzyszenie Manko. Pomysł się pojawił już lat temu cztery. Można powiedzieć, karta seniora miała pełnić podwójną rolę, nie tylko kartą czysto socjalną, czyli żeby seniorzy mogli korzystać z określonych zniżek, ale równocześnie, żeby miała kartą, która aktywizuje ich. Większość punktów, które zniżki udzielane są, została wybrana przez seniorów. Zgłaszają się do nas, wybierają, tam chcą chodzić, do tych kin, do tych zakładów. Przystąpiły też duże firmy, czyli ta jakby aktywizacja, czyli ma oprócz edukacji, czyli jednak ten element socjalny, czyli szukanie zniżek. Po drugie, ta aktywizacja, żeby sami zaangażowani, większość tych firm, które przystąpiły do programu, jest wybieranych przez seniorów. W tym momencie dołączyło prawie 70 miast lub gmin. I to zarówno duże miasta, jak na przykład Rzeszów, Włocławek, jak i małe miejscowości, jak Złotystok. Czyli na zasadzie gminy. Natomiast karta jest, seniorzy mogą indywidualnie, pisząc do nas, wypełniając kwestionariusz, otrzymują też bezpłatną kartę, tylko o wiele łatwiej, jeżeli senior, który musi wypisywać druczek na pocztę, później z uwagi na to, że jest prowadzony przez stowarzyszenie, dołączać znaczek zwrotny, łatwiej, jeżeli on otrzymuje tu bezpośrednio w danym mieście. Więc wszystkie miasta, gminy, które przystąpiły do ogólnopolskiej karty seniora, tego projektu, bezpośrednio tutaj w danym miejscu otrzymuje, w określonym miejscu otrzymują tą kartę. Stowarzyszenie, które dba o interesy starszego pokolenia, ma swoją wieloletnią historię. Stowarzyszenie, muszę powiedzieć, to projektem karty albo w ogóle na rzecz seniorów to od 6-7 lat. Natomiast zaczęło stowarzyszenie już 20 lat. Założył je student Akademii Ekonomicznej. Stowarzyszenie zajmowało się wtedy wydawaniem gazetki dla studentów. Okazało się, że z uwagi na to, że w stowarzyszeniu były osoby, które nie lubią osób palących, stowarzyszenie w latach 2006-2007 wygrało duży takie przedsięwzięcie, które Fundacja Bloomberga, znanej osoby z Nowego Jorku, zafundowała wszystkim organizacjom, które będą walczyć z paleniem. I stowarzyszenie bardzo mocno brało udział w lobowaniu, także naraża się palaczom, ale większość przepisów, które ograniczające palenie papierosów w Polsce, wynika między innymi z lobowania przez stowarzyszenie w latach 2005-2007, natomiast od 2010 roku, z uwagi na pewien problem związany z osobami starszymi, które na zawsze jest znany problem, że osoba, która przechodzi na emeryturę, tak jakby odcina się od całości życia i w tym momencie, żeby aktywizować, stowarzyszenie zaczęło wydawać Głos Seniora, czasopismo, które ma aktywizować na wszelkich poziomach, zarówno edukacja, ma być słynne kradzieże na wnuczka, czy to jest jakby taka edukacja, druga edukacja, żeby seniorzy poznali, że poprzez swoją aktywność na polu, na przykład aktywność fizyczną, mogą inaczej wpływać na swoje zdrowie. Bo senior, który zostaje w domu, niestety to jest najgorszy przypadek. Już okazuje się, badania to dowodzą, że starzeje się gorzej i chcemy równocześnie, to jest najważniejszy punkt, zmienić obraz seniora
w mediach. Senior czekający bez końca w przychodni, w kolejce, narzekający na wszystko, wszyscy znamy taki obraz starszego pokolenia z prasy i telewizji. Trzeba to zmienić, mówi przedstawiciel Stowarzyszenia Manko Marek Pilch. Jest grupa seniorów, których w Głosie Seniora można zobaczyć. To są osoby, które bawią się modą, mają swoje działki, mają swoje hobby. Wszystko, każda aktywność, zarówno mówię na poziomie fizycznym, jak i emocjonalnym, idzie, że tak powiem, w parze z ich lepszym komfortem, jeżeli chodzi o proces starzenia się. Podczas spotkania burmistrz Sędziszowa Małopolskiego, Bogusław Kmieć, otrzymał certyfikat Sędziszów Małopolski przyjazny seniorom. Przedstawiciele lokalnych firm podpisali również umowy zaświadczające o przystąpieniu do programu. Myślę, że to fajna inicjatywa, bardzo taka lokalna, patriotyczna. Myślę, że nasza firma, oferując to, co mamy w swojej ofercie, artykuły biurowe, szkolne, dekoracyjne, mimo że to karta seniora, jednak jak karta dla emeryta, emeryci mają swoje dzieci, które mają z kolei swoje dzieci, czyli wnuki. Myślę, że to jest bardzo dobra oferta, żeby do tych klientów właśnie też dotrzeć i zaoferować im swoje zniżki. Jest to bardzo dobra inicjatywa dla osób po 60 roku życia, które mogą skorzystać właśnie z usług rehabilitacyjnych, gdzie teraz, patrząc na kolejki, które są w innych gabinetach świadczących usługi na Narodowy Fundusz Zdrowia, są duże kolejki. A tutaj mogą odpłatnie, ale z dużym upustem i rabatem skorzystać z usług, które mogą wybrać praktycznie z dnia na dzień bez konieczności czekania. Oferujemy 20% zniżek na wszystkie wykonywane u nas zabiegi, w tym masaże, kinezyterapia, czyli ćwiczenia i zabiegi fizykalne. Dodatkowo dodajemy 10. zabieg gratis, czyli no jest tak nawet atrakcyjnie. Obecni podczas spotkania seniorzy uroczyście odebrali swoje karty. Ja myślę, że dobre to jest. I burmistrz podoba mi się, bo dba o tych starszych ludzi, żeby mieli troszkę lepiej. Kartę można wyrobić i otrzymać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim. Kartę seniora może odebrać osoba, która ukończyła 60 rok życia. No jest mieszkańcem naszej gminy. Karty do odebrania są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Drugie piętro, pokój 25, w sumie obok pokoju, gdzie mieszczą się Związek Emerytów i Rencistów. Seniorzy zapowiedzieli, że chętnie będą korzystać z tej formy wsparcia. Chcą być aktywni i zauważani przez młodszą część społeczeństwa. Kiedy pracowałam i byłam aktywna zawodowo, nie rozumiałam tego problemu. Ale odchodząc na emeryturę, zauważyłam, że no coś się zaczyna dziać. Człowiek ma dużo czasu, nie ma co z tym zrobić. Zaczyna oglądać seriale telewizyjne. No i trzeba gdzieś wyjść z czymś do ludzi, z ludźmi się spotykać. No i uważam, że takie różne spotkania, inicjatywy organizowane wspomagające emerytów, no są jak najbardziej wskazane. Podczas spotkania burmistrz Sędziszowa Małopolskiego, Bogusław Kmieć, mówił, że karty seniorów to jedna z kilku form wsparcia dla najstarszych mieszkańców gminy. Jest to jeden z elementów naszego programu wspierania osób w tym wieku 65+, nie tylko profilaktyką medyczną, czyli tym programem szczepień ochronnych, który już w tym roku wprowadziliśmy. W następnym roku chcielibyśmy obniżyć ten wiek właśnie do 60 lat. I powołaliśmy uchwałą Rady Miejskiej Radę Seniora. Wybory zostały dzisiaj przeze mnie ogłoszone. Czekamy na zgłaszania się chętnych do pracy w tym ciele doradczym samorządu sędziszowskiego. Zgłoszenia można przesłać do 9 lutego. Wszelkie informacje związane i z kartą seniora, i z Radą Seniora są dostępne na naszych stronach internetowych, jak również w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim. Zachęcamy wszystkich do tego, by korzystali z karty seniora, ale również korzystali z tej formy doradzania i nam, i Radzie Miejskiej, czyli pracy w tej powołanej niedawno Radzie. Szanse na odrodzenie i poszerzenie działalności ma również Sędziszowski Związek Emerytów i Rencistów, do którego aktualnie należy 71 osób. Ja jestem przewodniczącą dopiero od tego roku. Przejęłam to po poprzednikach. Na razie się wdrażam w to wszystko. Będę starała się jak najwięcej organizować różnych imprez kulturalno-oświatowych, bo przede wszystkim na tym im zależy.
bo tak rozmawiałam. I pierwszą naszą imprezą, którą staramy się zorganizować, będzie właśnie zabawa karnawałowa, gdzie będziemy mogli, mieli możliwość się w szerszym gronie wszyscy poznać, bo na walnym zebraniu nie wszyscy uczestniczyli akurat. Także myślę, że pomału później zaczniemy działać dalej. Polacy żyją coraz dłużej. Ważne, aby wraz z długością życia utrzymywała się także jego jakość. W Sędziszowie Małopolskim mieszkańcy mogą liczyć na różne formy wsparcia zachęcające do aktywności i lokalnego działania.